Hejka Siemka, jakby to powiedział Flaming, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, przyjacielu. Dzisiaj co? Kolejny odcinek z serii moich rozbiórek. Nie zgadniecie, albo właściwie już pewnie wiecie po opisie, co dzisiaj będzie na warsztacie. A mianowicie będzie to Electric Knife, nóż elektryczny. Nie wiem, czy działa, ktoś chciał go wydać, więc postanowiłem się z nim zaprzyjaźnić. Ma on dwa noże, które się tutaj wsuwają. Noże, nie wiem, stal nierdzewna czy nie, przyciąga, więc pewnie zwykła stal. Nie, noże w całości pójdą na złom. No i tutaj mamy taką maszynerię, takie urządzenie. Nie sprawdzałem, czy działa, nóż mi jest kompletnie niepotrzebny, zwykłym sobie świetnie radzę w kuchni i w warsztacie zresztą też, jak możecie widzieć to w moich pozostałych filmach, na przykład tutaj, teraz z niego góry, jak nożem koruję kable. Pewnie tu będzie jakiś malutki silniczek, o dziwo nie same Chiny, ale made in Hong Kong. To pochodzi, myślę, że rozbiórka pójdzie sprawnie. I co? I trzeba będzie go rozebrać. Tradycyjnie zaczniemy od ważenia. Zatem zobaczmy, ile to cudeńko waży. 370 plus noże. No, powiedzmy, że równo 400 gram. Nie za dużo, ale powalczymy. Zatem zapraszam do oglądania.
No i co? Rozbiórka poszła szybko. Dużo tam nie było, tego wszystkiego pamiętacie? Całość ważyła 400 gram. Jeśli dobrze, ja pamiętam. Jeśli nie pamiętam dobrze, to mnie poprawcie. I tak, tworzywo ponad połowę. 218 gram. Teraz tak, przewód 46 gram. Przewód będzie rozbierany przy innej okazji, ale pewnie za 20 gram miedzi tam będzie. Może 80 gram. Tu jeszcze mamy trochę stali. Czyli złomu stalowego mamy 300 gram, czyli 20-25 groszy, zależy po jakim kursie. No i jeszcze będzie wirnik do tego. Więc wirnik 100 gram, więc dodatkowe tam 7-8 groszy. No i co? Miedziucha. Mamy takie trzy blaszki. Nawet ich nie załapało. No i tutaj dwa ładne zwoje miedzi. 45 gram. 45 gram, więc to będzie jakieś złoty 10, złoty 20. Miedź wędruje do mojego podręcznego skarbczyka miedzi. Tak on wygląda. Jak się zapełni, przerzucam dalej. I co? Taki to był typ rozbiórki. Jak się podobało, to łapka do góry. Jak się nie podobało, to napiszcie, co się nie podobało, co mogę zmienić. Nie zapominajcie też o komentarzu, subskrypcji, no i oglądaniu moich pozostałych filmów. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!